Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Post był i jest traktowany jako modlitwa błagalna do Boga, ale także jako zadośćuczynienie i pokuta. My przez post wyznajemy swoją grzeszność, a równocześnie prosimy Boga o przebaczenie i pomoc w powstawaniu z upadków. Właśnie post jest uzewnętrznieniem przez człowieka pragnienia powrotu do Boga. On jest formą modlitwy i czuwania. Powinien chronić człowieka przed wpływami demonicznymi. Prowadzi do oczyszczenia ducha. Jest praktykowane także po to, żeby człowiek mógł stać się wewnętrznie wolnym od nadmiernej troski o dobra tego świata. Święci wskazują, że nadmiar jedzenia zmniejsza duchową czujność człowieka. Natomiast zdrowie fizyczne i duchowe stanowi jedność. Post uwalnia człowieka od złych myśli oraz czyni go bardziej przejrzystym. Oczyszcza ciało i duszę. Post uświęca ciało. Staje się ono niejako przepuszczalne dla Ducha Świętego. Post dyscyplinuje człowieka. Uwalnia go spod władzy jego namiętności, a także obdarza wewnętrznym pokojem. Ciało uspokaja się przez opanowanie własnych popędów. Zatem post zmierza do jedności ludzkiego ciała i duszy. Jest to ćwiczenie, które człowiekowi pozwala dojść do wewnętrznej równowagi. Z postem cielesnym powinien być zawsze złączony post duchowy. Człowiek w tym okresie postu nie prowadzi jedynie walki z własnym ciałem, ale także ze swoimi namiętnościami, myślami, emocjami. Post był zawsze stosowany jako środek w zmaganiach o czystość serca. I ta czystość serca jest tu rozumiana jako osiągnięcie pokoju we własnym sercu. Mówiąc o poście, trzeba zawsze mieć na uwadze więź, jaka zachodzi między modlitwą, pracą i ludzką miłością. Walka, którą rozpoczynamy przez ten Wielki Post, rozpoczyna się od
konfrontacji z wrogiem. Dopiero wtedy odkrywam to, kto jest moim wrogiem. W poście spotykam się z wrogami mojego życia duchowego, z tym, co trzyma mnie w lęku, w niepewności czy nawet w potrzasku. Od czego się wyzwalamy? Między innymi od niespełnionych marzeń, tęsknot, namiętności, myśli, które krążą wokół samego siebie, od mego powodzenia, od tego, co posiadam, zdrowia, uczuć, problemów i smutku. To właśnie post uzdalnia nas do bycia bardziej uważnymi, bardziej skupionymi na tym, co jest istotne, co jest najważniejsze. My poszcząc powinniśmy stawać się otwartymi na sprawy ducha.